kochani buziaczki. Kochani, jest u mnie tak ciepło, zobaczcie. Witam Was serdecznie, jesiennie, cudownie. Kochani, tutaj jeżdżą pociągi marzeń. Pamiętacie, jakie mieliśmy marzenia w dzieciństwie? Pisaliśmy sobie pamiętniki. A czemu teraz nie piszemy pamiętników? Taki pamiętnik w formie życzeń, tak? Życzę sobie, żeby to i to przypłynęło, żeby to mnie spotkało. Życzę sobie to. I teraz wpisuję sobie w mój pamiętnik. Spotkałam fajną osobę na mojej drodze życia. Wydarzyło mi się coś fajnego. Pojechałam sobie gdzieś tam, kupiłam sobie, założyć sobie taki pamiętnik, tak? Z datą. Zrobić sobie nawet fotkę tej rzeczy i powklejać. Kochani, bo to wszystko tak umyka. A później, za rok otworzyć sobie, o, pamiętam tą bluzeczkę, o, pamiętam, tam byłam. O, wtedy z tą koleżanką piłam kawę, bo się często zapomina, kiedy to było. Założyć sobie taki pamiętniczek, tak? W moim wieku też już się zaczyna Alzheimer, wszystko się zapomina. Można się zabawić, tak, sobie takie rzeczy notować, bo to jest takie fajne, przyjemne. Więc albo w naszym umyśle sobie notujmy sobie w naszym umyśle takie rzeczy. Dzisiaj cudownie spędziłam dzień i sobie zanotowałam. Jeżeli mam pamięć, to z datą, jeżeli nie, to tak jak ja, miesiącami czy skojarzeniami, że w roku tym, czy to było w tamtym. Wczoraj ktoś do mnie cudownie napisał. Tu dostałam serduszko, tam dostałam aniołka. Tu ktoś napisał, Bożenko, jaka ty jesteś cudowna, tam coś, tam coś, tam. I zbieram sobie te rzeczy, zbieram do mojego pamiętnika. I kochani, i później sobie to odtwarzam. I znów sobie czytam, aha, tu mi tak napisali, tu mi tak napisali, tu mi to, Jezu, jak ja się czuję cudownie, jakie to jest piękne. I co jest fajnego? No właśnie, ten mój kochany Facebook, moje pokolenie, moi znajomi, niektórzy boją się, a po co, to na co i tak. Kochani, gdyby oni wiedzieli to, co ja wiem, gdyby oni otrzymywali tyle fantastycznych wpisów, tyle aniołów, tyle serduszek, tyle miłości od Was, to oni by też to chcieli. Ale oni nie wiedzą tego. I tylko się pytają, a co to daje, a co to daje, a po co to pisać? Ja im wcale nie mówię po co. Nawet im nie, na siłę nic tam nie namawiam. Mówię tak, załóż sobie to, zobaczysz, co będziesz pijać. A po co to? A to ich nie zna się, a to... Kochani, i dlatego oni nie wiedzą po co i żyją ciągle między garkami, między kurzami i tak dalej, tak? A ja kwitnę. Rozkwitam i się cieszę i się śmieję. No i oni tak patrzą wszyscy na mnie, nawet tak w rodzinie przychodzę i no to mi mówią, no to zrób to, coś z moją żoną, żeby ona była. No to powiedz ty to coś moje. Ja mówię, to sobie powiedz. Ja nic nie mogę mówić, kochani. Ja mówię, kup se laptop i tam masz wszystkie odpowiedzi, tak? Skoro tu nie można wśród znajomych, to tam sobie otrzymasz wszystkie odpowiedzi. Co cię nurtuje, co cię ciekawi. Dokąd zmierzasz, co byś chciał wiedzieć, tak? No bo wiadomo, my ludzie nie mamy całej wiedzy. Kto ma? Każdy ma po troszeczkę ze swojej dziedziny. A tam jest mnóstwo odpowiedzi. No i ja mówię, zacznij się bawić, tak jak ja. Bo ja się naprawdę świetnie bawię. Ja Wam dziękuję, kochani, wszystkim i każdemu z osobna. Jesteście cudowni. Wnieśliście w moje życie ogrom miłości, ogrom radości. A w życiu się nie spodziewałam, że nie znając ludzi, można mieć taką więź i tak cudownie się bawić i czuć to. To się tak czuje, jakby się było ze sobą. Niektóre osoby to w ogóle nie zna się, ich nawet się nie rozmawiało, tyle że są znajomy, ale się już taką więź niesamowitą czuje wśród nich, że to się nie da opisać. Czasami jest większa więź z tą osobą niż z tą, którą się zna na co dzień. Także wczoraj też rozmawiałam z jedną babeczką. Basiu, kocham Cię. Pozdrawiam Cię bardzo. Już mamy plan, że się zobaczymy. Także to są niesamowite. Będzie kolejna osoba, która stanie twarzą w twarz ze mną. Słuchajcie, dla mnie to jest ogrom radości. Ja się bardzo, bardzo cieszę,
Jeżeli ktokolwiek chce mnie poznać na żywo, kochani, ja jestem otwarta, ja też chcę Was poznawać na żywo, bo to jest coś wspaniałego. Zobaczyć kogoś, kogo się nie widziało, a kogo na przykład lubimy, czy ta osoba lubi mnie i przytulić ją. Nie, no niesamowite uczucie. Także właśnie ja jestem tym dowodem w mojej rodzinie, wśród moich znajomych, która pokazuje, że przyjaźnie są, że ludzie pojawiają się i to nie tylko tak wirtualnie, że ich nie ma, że to jest gdzieś tam tak napisane jak wirtualne pieniądze, że przesłane zostały z banku do banku, nikt ich nie widział w ręce. Kochani, są ci ludzie z krwi i kości i tak jak mówię, kocham Was bardzo. I jeżeli ktokolwiek chce się ze mną zobaczyć, ja oczywiście się zobaczę, jestem w stanie się zobaczyć. Kiedyś, kochani, pokonałam 2000 kilometrów, to był mój pierwszy wyjazd do dziewczyny, więc tutaj w Polsce nie ma ograniczeń. Polska jest w końcu mała. Także na pewno się zobaczę jeszcze z niejedną osobą. I to jest takie piękne i takie cudowne. I tak mówię, nie bójmy się Facebooka, nie bójmy się internetu, bo tam są oszuści i tak dalej. Kochani, ja wiem jedno, jeżeli ja emanuję szczerością, miłością, taką energią, to na mojej drodze stanie dokładnie taka osoba, tak? A nawet jak się pojawi jakaś niefajna, to ona szybciutko odpadnie. Więc przyciągamy na ogół takie osoby, jakimi samymi jesteśmy. Skoro ja się nie boję siebie, swoich uczuć i tego, co mówię, to jestem otwarta, bo wierzę w to, że pokocha mnie taka osoba, jaka ja sama jestem, a nie moje przeciwieństwo, tak? Także ja Was bardzo kocham. Całuję, kochani. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Na razie pisane patykiem daty jeszcze nie mamy, ale jak wrócę do domu, to zobaczymy, jaka będzie zima, czy nie bardzo wielkie śniegi, nie zasypie i tak dalej. Na pewno dojdzie do spotkania. Także zachęcam, kochani, jeżeli się lubicie, każdy z Was ma jakąś osobę, z którą się bardzo polubią, odwiedzajcie się, poznawajcie się, bo naprawdę warto. Na odległość to jest jedna fascynacja, ale spotkanie się ze sobą na żywo to jest coś fantastycznego. Poczuć się, dotknąć się, zobaczyć, spojrzeć sobie w oczy. To jest niesamowite. Ja już tego doświadczyłam. Jest bardzo fajne. Więc pozdrawiam Was. I zapraszajcie się, odwiedzajcie się. Bo szkoda życia. Jeżeli macie kogoś fajnego po tym filmiku, pomyślcie, kogo byście chcieli zobaczyć ze swoich znajomych. No buziaczki, kochani.